Około 10 dni temu został w internecie, w mediach, serwisach informacyjnych opublikowany raport, któremu przypisano markę pod egidą jakby Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zawierał nieprawdziwe, fałszywe dane i nieprawdziwe, fałszywe wnioski. Ten raport był podstawą do artykułów medialnych, które rozeszły się bardzo szybko po całej Polsce, po serwisach społecznościowych, ale powtarzam, był oparty na nieprawdziwych danych, które w celu uwiarygodnienia przypisano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Ja dziś protestuję, ponieważ ten artykuł medialny i ten raport zawierał tak kuriozalne błędy, był tak nierzetelnie sporządzony, jak na przykład to, że procenty zostały zawyżone sztucznie, także sumowały się do 107%. I to nie są jedyne dane, które tam zostały jakby zmienione pod tezę. Nie wiem, czy celowo, czy nie. Apelowałem u władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłem osobiście u pana rzecznika, zaproponowałem nawet oświadczenie, które mógłby Uniwersytet Jagielloński wydać w tej sprawie, aby odciąć się od tego raportu i od tych artykułów medialnych i zaapelować do mediów o wyjaśnienie, sprostowanie, nagłośnienie tego w tej skali, w którym była pierwotnie fałszywa informacja wypuszczona. Jednak władze nie podjęły żadnych działań i powiedziały, że nie będą publikować oświadczenia. W związku z tym ja jako obywatel podjąłem tutaj akcję protestacyjną w obronie rzetelności badań naukowych i w obronie renomy Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo Uniwersytet Jagielloński to nie jest tylko nazwa, tylko to jest renoma, marka wypracowana przez wiele dziesiątek, setek lat, przez dziesiątki tysięcy naukowców, którzy starali się starannością badań i rzetelnością tych badań budować tą renomę. Chodzi o raport dotyczący umieralności na raka w Skawinie. Generalnie ten raport był przygotowany na prośbę mieszkańców, którzy narzekali na zakłady, które w ich opinii mogą się przyczyniać do wyższej zachorowalności na przykład na raka. Ja tej tezy nie neguję, ale jeżeli robimy badania, to powinniśmy je zrobić rzetelnie, aby wnioski były poprawne. Tutaj nie było tej rzetelności, dane były nieprawidłowe, nieprawdziwe i niestety ani gmina Skawina, ani Uniwersytet Jagielloński, ani media do tej pory nie sprostowały tych nieprawdziwych informacji, których, tak jak podkreślam, procenty sumowały się do 107% dla Skawiny, podczas gdy dla Małopolski było to sumowały się do 100%, nie były zaniżone, wręcz były zaniżone dla Małopolski, na przykład w grafice alarmu, skawińskiego alarmu smogowego, który miał tam bardzo dużo udostępnień. Przedstawiono taką grafikę, że w Skawinie umieralność na raka to jest 33%, a w Małopolsce to jest 27%, podczas gdy prawdziwe dane to są bardziej 30 dla Skawiny i 28, więc to nie jest jakaś znacząca różnica, a taką znaczącą różnicę i podkreśloną właśnie w tym raporcie podchwyciły media, no i dlatego uważam, że to jest nierzetelne i protestuję.